Moi drodzy, słuchacie odcinka specjalnego, a my mamy już telefoniczne połączenie z Krystianem Korzeniowskim. Witaj, Krystianie. Witam wszystkich. Bardzo mi miło Ciebie gościć, bo również wielu słuchaczy, którzy są fanami sportów motorowych i nie mogą na przykład startować, czy to wyścigach, czy radia samochodowych, ale myślę, że zdecydowana większość gra. Gra, bądź też grało w różnego rodzaju gry samochodowe oczywiście. No a tutaj mamy kierowcę, mamy Ciebie, takiego człowieka, który potrafi przenieść ten świat gier wirtualnych do świata realnego. Powiedz, czy lubisz, jak się takie porównanie, jak się taki wstęp robi, że kierowca, który ze świata wirtualnego przeszedł do tego świata wyścigów realnych? No, na pewno jest to interesujący temat, a no wiadomo, dzisiejszy motorsport wymaga zainteresowania od mediów, od potencjalnych sponsorów, więc jak najbardziej tak. Powiedz, jak zaczęła się Twoja droga? I zacznijmy od świata tych gier samochodowych. Czy zawsze interesowałeś się samochodami? Dlaczego zacząłeś grać w tego typu gry, czyli w takie popularne, no nazwijmy to, samochodówki, prawda? Na pierwsze pytanie odpowiem tak. Interesuję się samochodami od zawsze. Jestem z południa Bielska-Białej, z południa Polski, więc tutaj rajdy... Zawsze były obecne, można powiedzieć, prawda? Zawsze były obecne, dokładnie, w moim życiu. A gry przyszły jakieś naturalnie, tak, z racji tego, iż lubiłem motoryzację, lubiłem wyścigi, rajdy, no to przyszło samo od siebie. Mm-hmm. Jakie były pierwsze gry, w które miałeś okazję grać, nie wiem, na komputerze, czy też no zapewne później na konsolach? Tak, moją pierwszą grą, pamiętam, był Lotus na Amiga 500. A, no to też pamiętam. Zamierzchłe czasy, bardzo takie odległe, można powiedzieć, ale gra, która rozpalała wyobraźnię na pewno. No na pewno, tak. Gra dość prosta, 2D, ale no... To były początki. Dokładnie tak. Rozpalała wyobraźnię, ale grywalność tej gry, jeżeli porównasz to do tego, co działo się później w latach 90. Na pewno grałeś w taką grę jak Colin McRae, pewnie wszystkie części, prawda? Dokładnie. Śmiało mogę powiedzieć, że każdy wspomina Colina McRae 2 bardzo dobrze, z kimkolwiek bym nie rozmawiał. Właśnie dwójka, zawsze, prawda? Dwójka. Właśnie dwójka, dokładnie. Tak, dwójka. Tak. Jedynka była takim dobrym wstępem, tak by można powiedzieć, ale w dwójkę powiem Ci, że od czasu do czasu zdarza mi się grać jeszcze dzisiaj. I co jest wspaniałe, że człowiek jakoś nie wychodzi tutaj z wprawy. No i można jak za dawnych lat po prostu pojechać bardzo szybko. Prawda? Dokładnie tak. Dobrze, ale kolejne części tej gry no jakoś nie zachwycały tutaj, nie oszukujmy się. No tak, chociaż zdecydowanie Colin McRae 2 był najlepszym ze wszystkich. Był najlepszy. Później trzeba było długo czekać. Później nadeszły konsole, które chyba tak naprawdę no, wprowadziły być może większą powszechność tych gier, jak uważasz? Myślę, że tak. Konsola była bardziej dostępna na rynku polskim i tak samo gry takie jak Colin McRae właśnie, Gran Turismo były dostępne na konsole, więc dużo ludzi się przerzuciło na tego typu gry. No i wtedy zaczęła się Twoja przygoda, rozumiem, z grą Gran Turismo. Dokładnie tak, dokładnie. Przy Gran Turismo 1, no i tak, kolejna część, każda kolejna, z każdą kolejną grywałem. No i w tej gry, rozumiem, byłeś całkiem dobry, tak? No, można powiedzieć nieskromnie, że tak. Ile czasu, powiedz mi, spędzałeś grając takie gry, nie wiem, czy da się to określić, codziennie, ile czasu poświęcałeś, tej już nawet, powiedziałbym, nie zabawie, ale takiej symulacji, prawda? No, mogę śmiało powiedzieć, że nie byłem odizolowany od świata, jak wychodziłem na pole i bawiłem się z rówieśnikami, to było całkiem normalne dla mnie. A grałem w wolnych chwilach, ciężko to powiedzieć o ilości godzin, ale no... Na pewno nie przesadzałem. No bo jest wiele takich osób i tutaj możemy czytać na różnych portalach internetowych czasami częściej, czasami rzadziej, że tracą ten kontakt z rzeczywistością, że tak wciągają się w daną grę, że zapominałem o szkole, zapominałem, ba, czasami nawet o jedzeniu, prawda? Tak, no to już jest dość szeroki i odrębny temat, bo różne są kwestie na to zdanie, więc ja uważam, że to jest naprawdę kwestia indywidualna, jak to do tego po prostu podchodzi. Dla niektórych to jest zabawa, dla niektórych można powiedzieć śmiało, że to jest pewien styl życia, sens życia. No dokładnie, ale żeby być dobrym, no to trzeba trenować. Tutaj na pewno, no trzeba mieć talent i z tym myślę, wszyscy się zgodzą, ale żeby były dobre wyniki, no to musi być również ciężka praca, tak to nazwijmy. No jasne, że tak, ale myślę, że to w każdej konkurencji, w każdej dyscyplinie, bądź nawet w nauce, potrzeba po prostu czasu, treningu, by no, osiągnąć jakiś dobry poziom. Dokładnie. Powiedz, kiedy zorientowałeś się, czy ktoś się zorientował, że kurczę, no masz jakiś być może ponadprzeciętny talent, jeżeli chodzi o te gry, no i warto pójść krok dalej.
Znaczy nie nazwałbym tego ponadprzeciętnym talentem, bo wiadomo, takich kierowców wirtualnych szybkich jest naprawdę dużo, tylko po prostu trzeba było to odpowiednio wykorzystać. Wiadomo, jakieś szukać konkursów, szukać zawodów związanych właśnie z grami komputerowymi, ze ścigałkami, no i przystępować do nich. I kiedy, powiedz mi, czy często brałeś udział w takich konkursach, jak to się odbywało i czy w ogóle tego typu konkursów jest dużo na przykład w Polsce? Tak, tych konkursów było dość sporo, ale to były nagrody typu gra komputerowa albo coś takiego. Takim przełomem był 2011 rok, gdzie Top Gear wraz z Gran Turismo zorganizował konkurs dla 6 finalistów, zorganizował wyjazd na Nürburgring. Na tor wszystkim znamy, więc to była bardzo atrakcyjna nagroda. No tor też kultowy, jeżeli chodzi o Gran Turismo, prawda? Dokładnie. Tak. Tor, myślę, że świetnie odzorowany w tej grze i tor, który no wypada znać i myślę, że historia tego toru jest również bardzo, bardzo ciekawa. No i tak, wziąłeś udział w tym konkursie, rozumiem? Dokładnie tak, wziąłem udział w tym konkursie. Pojechałem pierwszy do Krakowa, zobaczyć, na czym to polega. Przygotowałem się, pojechałem do Poznania, wygrałem, no i odbyłem naprawdę niesamowity weekend na tym torze. Byłem pierwszy raz na tak legendarnym torze i pierwszy raz miałem w ogóle odwzorowanie tego, co jest w wirtualu, a to, co jest w realu, więc to było takie dość przełomowe. A powiedz, jakim samochodem, czy jakimi samochodami miałeś okazję jeździć na Nürburgring? Jeździliśmy wypożyczonymi samochodami Clio Sport. No i przyszła taka pierwsza konfrontacja, rozumiem, tak? Jak to wygląda w świecie wirtualnym, to wiedziałeś doskonale, no ale jak to wygląda na żywo, w prawdziwym samochodzie, takim samochodzie, w którym czuć również te wszystkie przeciążenia? Można powiedzieć, że tor, jadąc na początku, przy zapoznaniu na prawym fotelu, tor mógłbym powiedzieć, że znam bardzo dobrze, tak? Każdy zakręt, każdy, można powiedzieć, nawet metr toru był mi znany. Natomiast co się różniło? Na pewno asfalt. Tor Nürburgring ma 20 km, są różne nawierzchnie tego asfaltu i największa różnica, jak jest pomiędzy wirtualem, a w realu, na którym doszedłem wtedy, to jest wysokości. Były naprawdę w realu bardzo odczuwalne, że jest naprawdę spora różnica przy spadaniach. I to trudno czasami odczuć właśnie w grze, bo pewne odczucia i możliwość przekazywania przez grę pewnych wrażeń jest jednak niestety ograniczona, prawda? Dokładnie tak. W grze prowadzimy wzrokiem. W rzeczywistości mamy już tych bodźców dużo więcej, więc jest dla niektórych łatwiej, dla niektórych trudniej. A dla ciebie to jest łatwiej czy trudniej? Dla mnie, szczerze mówiąc, jest łatwiej, bo tego zawsze mi brakowało w symulatorach, tego czucia samochodu, tych bodźców, które oddają oponę, zawieszenie. Tego siedzenia, prawda, również, bo to siedzeniem dokładnie się najwięcej tak chyba wyczuwa, prawda? Dokładnie, plecami sami czujemy samochód i dla mnie to jest dużo łatwiejsze, naprawdę. No powiedz, czy ten wyjazd na tor Nürburgring, czy on miał taką formę również pewnego, nie wiem, konkursu, czy pewnej rywalizacji, czy po prostu mieliście sobie pojeździć? Nie było żadnych konkursów. Nie do końca nam zaufali, tak, bo to jednak... Tak, też nie dali takich samochodów, jakimi miałeś okazję. No pewnie rzadko jeździsz chociażby to Renault Clio po Nürburgringu. Zazwyczaj wybiera się, chyba już na tym etapie takim wyższym, samochody po prostu szybsze. Nie, myślę, że samochód właśnie Clio jest idealny na początek na taki Nürburgring. To jest dość trudny, ten taki samochód jest bardzo szybki na tym torze, więc można naprawdę... Można pokazać sporo. Więc tak, nie do końca wam zaufano, wróciłeś do domu i cóż dalej? Zamarzyłeś o karierze kierowcy wyścigowego? Może nie zamarzyłem, bo marzyłem o tym. Marzyłeś od dawna. Ale utwierdziłem się w tym przekonaniu, że to jest to, co bym chciał robić. No, po prostu bardzo swobodnie się w tym miejscu czułem i wiedziałem, że to jest najlepsze miejsce na świecie, na powinienem być. I co dalej, powiedz? Jak dalej zacząłeś ten plan zostania kierowcą wyścigowym wdrażać w życie? No, przełomowym rokiem był rok następny po tym wyjeździe na Nürburgring. Mianowicie Polska była pierwszy raz uczestnikiem w programie GT Academy. I w momencie, kiedy usłyszałem o tym, zacząłem się przygotowywać do tego. Widziałem, że to jest, można powiedzieć, że jedna z nielicznych dróg do zostania profesjonalnym kierowcą wyścigowym, tak? Zostać pod
jeździć dla fabryki, więc to jest coś naprawdę wyjątkowego. No taka prawdziwa szansa i taka szansa, powiedziałbym, no bardzo realna i tak jak powiedziałeś, no nie zdarzają się często takie okazje, żeby no żeby móc, nie wiem, wykorzystać, prawda, ten jeden moment i móc tym kierowcą w rzeczywistości zostać. No, takich szans jest bardzo, bardzo mało, według mnie. Dlatego to była świetna okazja, tak? Dlatego postarałem się wykorzystać ją jak najlepiej i nie zmarnować tej szansy. No i zacząłeś się przygotowywać. Jak wyglądały twoje przygotowania? Zacząłeś więcej grać, rozumiem, tak? Zacząłem regularnie grać. Regularnie nie grać. Więcej. Nie więcej niż godzinkę dziennie, naprawdę, bo później to jest troszeczkę męczące i człowiek traci na koncentracji, traci na chęci do tej dalszej jazdy. Również przygotowałem się fizycznie, językowo, w każdej kategorii, która była wymagana praktycznie na tych zawodach, byłem dobrze przygotowany. No i zacząłeś jeździć zapewne, zacząłeś przygotowywać się, tak jak powiedziałeś, do tego wyzwania, spełniając po kolei, można powiedzieć, wszystkie te kryteria, które były wymagane, czyli tak jak mówisz, rozwój również fizyczny, bo to nie tylko szybka jazda samochodem, ale to także wytrzymałość fizyczna, to także języki, umiejętność rozmowy z mediami, umiejętność takiego dobrego zorganizowania się, prawda? Dokładnie tak. To cały kształt kierowcy wyścigowego, tak, wszystko było potrzebne. Więc z każdej kategorii byłem, można powiedzieć, że dobrze przygotowany. No i wystartowałeś w tym takim dużym challenge'u, można powiedzieć. Wystartowałeś i powiedz, jak wyglądała rywalizacja? Czy dużo takich osób w naszym kraju wzięło w tym udział? Dość sporo osób. Finał narodowy składał się z 36 zawodników. Łatwo nie było, był to dwudniowy finał składający się właśnie z konkursów takich jak granie na konsoli, fitness challenge, media challenge, no i driving challenge. Czyli jeździliśmy już prawdziwym Nissanem 370Z po małej hali, co prawda, ale bardzo technicznej. Więc... No, widziałem nagrania z tego, ale można powiedzieć, że ten Nissan to już odbiegał bardzo mocno od chociażby Renault Clio, który jest świetnym samochodem, ale Nissan jednak robi wrażenie na pewno. No tak, przede wszystkim tym tylnym napędem można dużo zdziałać na tak małej powierzchni, jaka właśnie była podczas finałów. A czy miałeś wcześniej okazję jeździć, nie wiem, mocnym tylnym napędowym samochodem? Niestety nie. To był mój pierwszy kontakt z tak mocnym samochodem tylnonapędowym. No i dobrze, jak ci poszły te poszczególne etapy, powiedz? Szczerze mówiąc, najbardziej się bałem właśnie konkurencji gaming, czyli grania na symulatorach, bo widziałem, że jest czołówka Polski Gran Turismo i widziałem, że są bardzo szybcy, bardzo dobrze przygotowani. Ale poszło mi tak naprawdę najlepiej ta konkurencja. Przede wszystkim temu, że nie popełniałem błędów. Trzeba było przejechać 3 tory. Tam wiadomo, na każdym torze mieliśmy inne kryteria. I udało mi się przejechać wszystkie 3 bezbłędnie. Wielu ludzi, nawet większość ludzi popełniło błędy, przez co straciło naprawdę masę czasu i to mi dało zwycięstwo w konkurencji właśnie grania. No zapewne doszła też presja, prawda? Presja tego, że ktoś to obserwował i to też jest taki czynnik psychologiczny, z którym każdy kierowca rajdowy i wyścigowy musi sobie radzić i musi po prostu te emocje trzymać na wodzy, tak można po prostu powiedzieć, prawda? Dokładnie, a to była pierwsza styczność z presją, tak? Kamery wokół ciebie latały, ludzie patrzyli, więc nie było tak jak w domowych warunkach, gdzie naprawdę na swoim miejscu siedzisz. W swoim pokoju. Dokładnie, jest pełen komfort psychiczny. Tutaj jednak warunki się zmieniły, więc trzeba być troszeczkę przygotowanym właśnie na taki nacisk, na presję, na oczy, że wszystkie gałki oczu są nakierowane w twoim kierunku. Ale dałeś sobie radę z tym. Błędu nie popełniłeś. A czy, bo dopytują nasi słuchacze, czy można było zmieniać ustawienia samochodu? Czy to też było częścią gry, że każdy dobierał sobie takie ustawienia, jakie mu pasowały? Nie. To akurat w regulaminie było tak, że każdy jechał na tych samych ustawieniach, żeby nie po prostu nie było jakichś tam większych komplikacji. To chyba dobrze, prawda? Myślę, że tak, bo to jednak sprawiedliwe dla wszystkich. Dobrze. Kolejny etap to te ćwiczenia fizyczne, tak? Takie sprawdzenie fizyczne. Dokładnie tak. Jak ci to poszło? Bardzo dobrze, muszę przyznać. No, od zawsze byłem wysportowany. Często brałem aktywnie udział w zawodach w szkole średniej i z lekkoatletyki, więc to była kwestia
raczej nie jakiegoś przymusowego treningu, ale powrotu, raczej powrotu do pewnych korzeni, prawda, można powiedzieć, czy rozpoczęcia tych treningów na nowo. No ale zapewne zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy twoi konkurenci, nie wszystkie te osoby, które brały udział w tym konkursie, no akurat w takiej części mogły sobie radzić dobrze, prawda? Komu zależało, ten ćwiczył, ten się przygotowywał, a tych osób było troszkę więcej. No dobrze. Trzeba szanować. Można powiedzieć, że zwycięzcy są na mecie i to z dobrymi rezultatami. Później tak, nastąpiły również takie ćwiczenia w kontaktach z mediami, prawda? Te wszystkie rzeczy związane z takim szeroko pojętym marketingiem. Dokładnie tak. Mieliśmy właśnie krótkie wypowiedzi na temat wyścigów samochodowych bądź różnego tego typu tematów. Tam wiadomo, jury nam zadawało pytania. Musieliśmy na nie odpowiedzieć jak najszybciej w języku angielskim bądź polskim, za to było przyznawane dużo mniej punktów. Powiedz, czy to był trudny sprawdzian? Może nie tyle co trudny, to było coś dla mnie coś nowego. Nie byłem taką publiką i wystarczyło się nie stresować. To był mój jeden taki cel podczas tego właśnie Media Challenge. I być naturalnym w tym wszystkim. Być naturalnym i spokojnym, więc nie dać po sobie poznać, że coś tam jednak wszystko drży. No i po tych etapach wsiadłeś do prawdziwego samochodu, mocnego, tylnonapędowego, do Nissana. I powiedz, jak ta część tego egzaminu, tego konkursu tobie poszła? Pojechałem zachowawczo. Wiedziałem, że mam przewagę punktową po poprzednich konkurencjach, więc pojechałem zachowawczo, bo dość spore były kary za dotknięcie beczki przykładowo, bądź bandy, więc wolałem pojechać zachowawczo, zachować punkty, czyli pojechałem dość tak mądrze. Z zimną głową, można powiedzieć. No i ten konkurs wygrałeś, zostałeś najlepszym Polakiem i to jest przepustka do tego, żeby pójść dalej, prawda? Tak, żeby pójść dalej, żeby wyjechać na Silverstone i tam naprawdę rozpocząć prawdziwe ściganie, bo można powiedzieć, że ten finał narodowy to jednak to był taki finał przejściowy. Tak, tak, taki przedsmak tych prawdziwych emocji, które miały nastąpić. Walczyliśmy o to, co znajdowało się na Silverstone, więc wiadomo, zimna głowa i do przodu. No i też instruktorzy, nie byle jacy, instruktorzy z ogromnym doświadczeniem w startach w najwyższej kategorii wyścigowej, czyli w Formule 1. Samo chyba poznanie tych osób i taka styczność z ich doświadczeniem to również coś niesamowitego. Naprawdę, przebywanie z tymi ludźmi przez 15 godzin dziennie, przez 7 dni, to można tych kierowców poznać naprawdę, jacy są poza kamerami. To jest, to było bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie i mogę powiedzieć szczerze, że oni się wiele nie różnią od normalnych ludzi. Oni są normalnymi, że tak powiem, nie wiem, żartownisiami, jajcarzami, tak? No tak, są z tego znani, tak jak Johnny Herbert, prawda? Kierowca, no bardzo również medialny kierowca, który jest taką barwną postacią, były kierowca Formuły 1. Czego was uczyli, powiedz? I też drugie pytanie od naszych słuchaczy, czy nadal utrzymujesz na przykład kontakty, czy to z tymi instruktorami, czy też z ludźmi, którzy na Silverstone współrywalizowali z tobą? Tak, utrzymuję kontakty z tymi ludźmi. Wielu poszło podobnymi ścieżkami, co ja, próbują dalej w motorsporcie działać, wykorzystując jakoś swoją przeszłość, czyli na GT Akademii. Tak samo utrzymuję kontakt może nie tyle co z Sebastianem Wemim, ale z instruktorem, który pomagał Sebastianowi. Był on instruktorem w szkole AMG na Nürburgringu. I dalej ze sobą rozmawiamy, piszemy i jest bardzo w porządku, ale najlepszy kontakt mam z psychologiem, którego poznałem na GT Akademii. Do dnia dzisiejszego w razie jakichś tam problemów mogę się go poradzić, bez problemu jak piszę, bez problemu mi poradzić. Więc nie tyle co, tylko to miłe doświadczenie zebrane na Staro Silverstone, ale również ci ludzie, których tam się poznało. No tak, i ten Tor Silverstone, ten cały, powiedzmy, finał tej akademii, tak jak mówisz, coś, co trwało długo, coś, o czym trudno zapomnieć, ale też ogromne umiejętności, ogromne również doświadczenie zdobyte w tak krótkim czasie, praktycznie rzecz niemożliwa do zdobycia, gdyby się chciało do tego dojść własną drogą, prawda, i bez wsparcia tego typu partnerów. Powiedz, jaka była droga właśnie z Silverstone do startów w pucharze Castrol Volkswagen? Oj, droga była
dotychczas całkiem inne niż te wszystkie drogi, które doprowadziły mnie do jakiegoś tam fotela kierowcy. Tu raczej była droga taka bardziej papierkowa, bardziej formalna, trzeba było dużo kontaktów, że tak powiem, uaktywnić, z ludźmi rozmawiać, chodzić na spotkania, zacząć opowiadać swoją historię, starać się ją jakoś sprzedać, więc to było coś nowego dla mnie, taka strona biznesowa tego sportu. Tak, zdobyć sponsorów, zdobyć no, zaufanie również tych ludzi, zaufanie idąc z takiej strony, z której no, niewiele osób idzie i powiedziałbym, że to jest no, być może taka droga przyszłości, prawda, że być może w przyszłości więcej czy większa liczba kierowców będzie się wywodzić właśnie z gier, ale w sposób taki oficjalny, no bo mówię, wiele osób gra, ale zaczyna zupełnie gdzieś indziej, prawda? Też tak myślę, jednak no, kierowcy Formuły 1 trenują na symulatorach, więc no, o czymś to świadczy, że jednak w tym kierunku to idzie, tak, że symulatory zaczną być pewną formą treningu dla kierowców wyścigowych. Dokładnie tak. A powiedz, jak oceniasz realność takich symulatorów jak Gran Turismo 5, czy też najnowszy Gran Turismo 6 w stosunku do tej realnej jazdy samochodem wyścigowym? No tak jak mówiłem wcześniej, tutaj główne odczucia to bodźce zewnętrzne, gdzie w wirtualnym, no wiadomo, prowadzimy oczami, więc ciężko to porównać. Ale na pewno idzie to w dobrym kierunku. Widać to na przełomie, proszę sobie trwać, nie wiem, Gran Turismo 4, 5, 6, widać tam różnicę. W każdej części jest coraz lepiej, ta fizyka jest coraz bardziej docerowana. Powoli już czuć tą oponę w grach, że auto się nie prowadzi jak bryła lodu, tylko jak jakiś pojazd z oponami, z kołami, więc to jest bardzo ważne, żeby jednak żeby te symulatory dawały takie doznania jak w rzeczywistości. Wiadomo, nigdy czegoś takiego nie będzie, idealnego odzorowania, ale no, na tym polega symulator, że ma jak najlepiej to odzorować. Jak najlepiej. Moi drodzy, rozmawiamy z Krystianem Korzeniowskim, kierowcą, który wywodzi się właśnie z gier samochodowych, kierowcą, który tam zdobywał swoje pierwsze szlify. No i przechodząc do tych wyścigów realnych, taka również pierwsza styczność, pierwsze wyścigi, najpierwsza wygrana, sezon 2013. No tego to chyba nikt się nie spodziewał razem z tobą, prawda? Tak, to prawda. To było naprawdę niesamowite uczucie na to, że w Brnie drugi wyścig wygrałem. Taktyka była prawidłowa, utrzymać na pierwszej pozycji swoją pozycję i dojechać do mety. I tutaj sprawdziło się zachowanie zimnej głowy, zimnej krwi i taka kalkulacja. Presję, tak. Dokładnie, kalkulacja pewna kalkulacja, która chyba, jeżeli chodzi o różne sporty, ale sporty motorowe w szczególności, no przydaje się praktycznie na każdym metrze, chyba możemy powiedzieć. Tak, tym bardziej, że w pucharze Volkswagen Gasol Cup mamy do wykorzystania pusztupasy, które no, naprawdę dają świetną rywalizację pomiędzy zawodnikami. Nie chodzi teraz tylko o umiejętności, ale także o to, by korzystnie z tych pusztupasów korzystać. Na wyścig mamy ich 19, co daje nam 50 koni więcej przez 10 sekund podczas wyścigu, a to jest naprawdę bardzo dużo. A powiedz, jak oceniasz cały sezon 2013 w swoim wykonaniu? Czy jesteś zadowolony, czy jesteś średnio zadowolony, czy jesteś bardzo zadowolony z tego sezonu? Jeśli chodzi o wyścigi, o samą jazdę, o puchar, no po prostu było to perfekcyjnie przygotowane, byłem niesamowicie zadowolony. Natomiast druga strona tego medalu, czyli szukanie sponsorów, no nie była już tak przyjemna jak samo jeżdżenie, samo ścilanie się, sam byt w tym pucharze. No jednak jest to bardzo wymagające, nie tylko czasu, ale także no, siły umysłowej, fizycznej. Trzeba jednak sporo się temu poświęcić, żeby znaleźć tych sponsorów. Dokładnie, to w dzisiejszych czasach nie jest łatwe i problemy mają nawet ci kierowcy, którzy mają dużo większe doświadczenie, nie oszukujmy się, ale także również na swoim koncie wiele, wiele tytułów i oni również mają problemy i muszą podobne ścieżki wydreptywać, że tak to nazwę. Co w sezonie 2014 z tobą, Krystianie? Jakie plany, jakie założenia na sezon 2014? Można powiedzieć, że udeptałem sobie fajną ścieżkę wchodząc do pucharu Volkswagena. Zdobyłem doświadczenie, wiem na czym to polega, więc bardzo bym chciał startować jeszcze jeden sezon w pucharze lub dwa i no, wygrać ten puchar, albo wygrać najwięcej wyścigów. Na tym mi zależy, by wykorzystać tą swoją szansę, którą dało mi właśnie to wirtualne ściganie, no i zostać na stałe profesjonalnym kierowcą.
Czyli do tego dążysz i tego chyba możemy ci życzyć i życzą ci tego wszyscy słuchacze, którzy powiem ci w sposób bardzo, bardzo gorący ci dopingują i cieszą się, że ta droga jest po prostu możliwa do wykonania. Nawet myślę, że to jest ważne pod kątem takim psychologicznym, że nawet jeżeli nie rozpoczniemy tej drogi, tej, którą ty rozpocząłeś, czyli ze świata wyścigów wirtualnych do świata profesjonalnych wyścigów samochodowych, to też jest pewna satysfakcja, że można, bo jeżeli jest się dobrym w takiej grze, no to jest również szansa, że można być dobrym w świecie realnym. Prawda? Dokładnie, też tak myślę. Wiadomo, zawsze jest, może pojawić się jakaś szansa. Nie wiadomo, czy za 5-10 lat koncerny samochodowe nie zaczną stosować symulatorów, by właśnie wyszukiwać takich talentów, więc no, jest to bardzo możliwe. Więc naprawdę trzeba być dobrej myśli, no i brnąć do przodu, do swoich celów, do swoich marzeń. Dokładnie tak. I tego, Krystianie, bardzo ci życzę i mam nadzieję, że będziemy ci towarzyszyć i co jakiś czas będziesz opowiadał o swoich wrażeniach z wyścigów tych powiedzmy realnych, tych w świecie realnym, ale powiedz, czy dalej startujesz, czy dalej jeździsz w takich zawodach również na konsolach? Można powiedzieć, że zajechałem kierownicę, więc mam chwilowo przerwę, ale tylko gdy wrócę do swojej kierownicy, zdobędę sprzęt, myślę, że będę to robił dalej. Będziesz to robił dalej, no i będziesz patrzył, jak tam inni kierowcy, w którą stronę zmierzają i oczywiście będziesz sprawdzał swoją formę, a myślę, że ta forma powinna rosnąć. Krystianie, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę, no i życzymy powodzenia i w szukaniu sponsorów, no i w wygrywaniu wyścigów i w zachowaniu tej zimnej głowy. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Pozdrawiam cię. Cześć.